złapałem taki moment, zorientowałem się, że to życie singla wcale mi nie daje takiego poczucia szczęścia, bo te relacje damsko-męskie, które są takie bardzo powierzchowne i krótkotrwałe, no z czasem ci się to wszystko miesza, tak? Odczuwasz taki troszeczkę brudek pod skórą, wiesz o co chodzi? Że nie co masz chwilę... zaczepienia też jakiegoś. Tak, i te relacje są właśnie takie bardzo płytkie. Też te imprezy wycieńczały mnie już troszeczkę. No i wykorzystałem taki moment w życiu, gdzie dostałem propozycję walki zawodowej. W 2018 roku odezwał się do mnie KR z Gdańska, obywatel MC, który organizował galę bokserską razem z Darkiem Michalczewskim w Gdańsku, w Ergo Arenie. I ta gala miała się odbyć w grudniu 2018. I tak, dostałem propozycję walki jako jedyny kickbokser na tej gali. Miałem mieć jedyną walkę w kickboxingu w formule K1 na tej gali, a reszta walk miała być bokserskich. No i wiadomo, wielka hala, tam kilka tysięcy osób, telewizja i tak dalej, no to trzeba było stanąć na wysokości zadania i się konkretnie przygotować do tej gali, do tej walki. A ja ostatni rok, tak jak wspomniałem, nie prowadziłem się zbyt sportowo. No to pierwsza rzecz, jaką musiałem odstawić, to był alkohol. Ponieważ od alkoholu się wszystko zaczyna, tak? Zarywanie nocy, też inne jakieś używki. Tak. Zazwyczaj alkohol jest tym wyzwolicielem, takiej, a dobra, od jutra się biorę za siebie, dzisiaj idę w miasto. No to musiałem odstawić alkohol, poradziłem sobie to z nim w ten sposób. No wiadomo, są różne sposoby, można iść na terapię, można starać się zacisnąć dupę i po prostu nie pić na siłę. A ja nie ufałem sobie w tamtym okresie za bardzo i poprosiłem mojego przyjaciela, żeby załatwił mi taką tabletkę blokującą przyswajanie alkoholu. Taka wszywka, tylko łykasz ją doustnie. Rozumiem. Ogarnął mi to na Placu Zbawiciela pod Zapieksami, zażyłem tą tabletę, nie do końca przekonany, czy dobrze robię, ale to wiedziałem, że na miesiąc czasu mam wycięty alkohol, a po miesiącu przyzwyczaiłem się jakoś do tej trzeźwości, no i wszedłem też w treningi ciężkie, a treningi i ta regularność, wysiłek fizyczny powodują to, że wyrównuje się gospodarka, bym to nazwał hormonalna, czyli po prostu lepiej jesz, lepiej śpisz, po treningu wieczorem, jak wracasz do domu po ciężkich sparingach, no to już nie myślisz o jakichś głupotach, czy żeby sobie ściągnąć jakichś, wiesz, ludzi na chatę, tylko po prostu odpocząć. Robisz kolację i kładziesz się do wyra, czytasz książkę, idziesz spać. Rano wstajesz i idziesz znowu na trening. No i masz też endorfiny i dopaminy. Dokładnie, po treningu, więc których... to co sobie rekompensowałeś alkoholem, czy innymi używkami, czy na przykład seksem, potrafisz sobie uzupełnić właśnie przez sport. Czyli takie prostsze życie, tak? Sport, dieta, trzeźwość, nazwijmy to. Po 3 miesiącach, już jak ta gala miała się odbyć, no to zacząłem zauważać, wiadomo, no jak jesteś sam ze sobą dużo, to masz przemyślenia, tak? Człowiek nie tylko trenuje, je i śpi, tylko też czyta, przemyśla różne tematy ze swojego życia. No i natknąłem się gdzieś tam na takie 4... nazwijmy to cnoty kardynalne, platońskie, w internecie czytając różne artykuły. No i tam była odwaga, chyba mądrość, umiar, no i coś jeszcze z tych czwartych. Tak, tak. Nie chcę teraz, nie przygotowałem się ściągi. Jasne, jasne. Nie, natomiast jak ja przeczytałem te 4 kardynalne cnoty platońskie, stwierdziłem sobie, super, to może ja powinienem sobie wymyślić swoje 4 kardynalne cnoty, czyli takie jakby cechy, które chciałbym w sobie wzmacniać. Jurasa, 4 cnoty Jurasa. I które chciałbym sobie też kultywować w swoim otoczeniu. Jakby otaczać się też takimi ludźmi. No i jak tylko to zrozumiałem, to zobaczyłem tego Platona w oczach wyobraźni, który puszcza do mnie oczko. Czyli to o to chodziło. To nie chodziło o to, żeby się modlić do tych jego 4 cech, które on napisał tam ileś set lat przed naszą erą, tylko to znaleźć swoją interpretację. Znaleźć swoją własne takie cechy, czyli określić priorytety. No i napisałem sobie odwaga, inteligencja, uroda i hojność. Po kolei odwaga, no to wiadomo, podejście do życia odważne, nie banie się ryzyka, stawanie naprzeciw jakimś przeciwnościom losu, nie uciekanie, nie odwracanie się plecami, tylko podejmowanie face to face wyzwań. Odwaga. Inteligencja, no to wiadomo, czytanie, dbanie o swój rozwój intelektualny, słuchanie fajnych treści, oglądanie fajnych, ciekawych rzeczy, a nie zapychanie głowy tym całym syfem i scrollowanie po prostu telefonu, poszukiwanie nie wiadomo czego.
uroda, no to zadbanie o siebie, właśnie o swój wygląd, o dietę, o ubiór, o to, o schludność, tak? O, nie wiem, ogoloną twarz, przycięte pazury i tak dalej. Tak. I hojność, ponieważ nie lubię ludzi, którzy są tacy skąpi i tacy roszczeniowi do życia, a szanuję takich ludzi, którzy potrafią się podzielić swoją przestrzenią, swoją radą, nie wiem, dać dobre słowo, pomóc nawet materialnie, tak? Hojność to nie odnosi się tylko do tego, żeby dawać pieniądze dobre komuś, materialne, tylko tak. Różne rzeczy, tak? Swoją uwagę też, swoją przestrzeń życiową. No i jak napisałem te cztery cechy, to chwilę później poznałem Anię, która okazała się ucieleśnieniem tych czterech cech.